Jest już nowy dojście do poziomu 9, na którym właśnie się znajduje. Jak wygląda? O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy. Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Warszawska średnica 2050. Witam Was tutaj, cześć, cześć, Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskiej średnicy 2050 w telegraficznym właściwie skrócie. Bo lecimy sobie tutaj z kładki po stronie północnej, gdzie jest wyjście w kierunku ulicy Tunelowej. Teraz jest zejście również po schodach, nowe dojście do peronu 9, ale spokojnie. Nie bójcie się, że aktualnie dojście tylko i wyłącznie do peronu 9 jest w tej formie. Jest również dojście za pomocą pochylni. Starą pochylnią w kierunku pętli autobusowej, która się znajduje na samej ulicy Tunelowej. Oczywiście można cały czas zejść na dół ze swoimi dużymi bagażami i na samym końcu tejże pochylni znajduje się dojście do samego peronu 9. Więc kiedy dotrzemy na sam dół, proszę bardzo, tutaj jedziemy, zjeżdżając na dół i tutaj w lewo, tu w lewo możemy skręcić i dotrzeć do peronu numer 9. Tu jest równa powierzchnia, więc jak widzicie, na spokojnie tutaj przejechałem. I na kolejnym odcinku przemieszczamy się aktualnie tymczasowym chodnikiem. To jest oczywiście docelowo będzie parking dla samochodów osobowych pod samą Warszawą Zachodnią. No i przemieszczając się dalej, dojeżdżamy do samego budynku dworcowego przy ulicy Tunelowej, który oczywiście jeszcze cały czas jest nieoddany do użytku. Co ważne, w związku z oddaniem do użytku nowego przejścia podziemnego w tym miejscu, dojście przez peron numer 8 zostało zamknięte, jak również dojście dookoła samego placu budowy od ulicy właściwie Tunelowej przy ulicy Kolejowej też zostało zamknięte. Aktualnie jedyne dojście jest właśnie tędy, a przynajmniej jedyne, które jest w tym momencie na dłuższy moment utrzymane. Tu widzieliście wejście do samej hali dworcowej, oczywiście ona cały czas jest zamknięta od tej strony. Znajduje się cały czas czynna hala dworcowa po drugiej stronie, czyli oczywiście zarządzana przez PKP SA West Station przy Alei Chyzyjmskich. Natomiast druga hala dworcowa tutaj od strony ulicy Tunelowej, czyli hala dworcowa PKP PLK, jest jeszcze oczywiście cały czas w budowie. Tu mamy wejście do budynku wielofunkcyjnego, który jest oczywiście zagrodzone. Mamy grzybek, który jest aktualnie remontowany, on już w środku jest pusty. No i dalej widzimy te wielkie donice i dochodzimy sobie do zejścia. Tu mamy klatkę schodową, którą można sobie oczywiście zejść na dół i windy. Więc tak aktualnie peron numer 9 jest w pełni dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Jedyne perony, które są niedostępne i nie mają dostępu za pomocą windy, to jest peron numer 1, 2 i 3, które w najbliższym czasie oczywiście też będą miały swoje windy, ale biorąc pod uwagę, że tamte prace są realizowane z utrzymaniem cały czas ruchu, no to oczywiście to trochę jeszcze będzie trwać. Tymczasem zjeżdżamy sobie na dół windą i jesteśmy na poziomie minus 1. Ciekawostka jest taka, że tą windą w przyszłości również zjeżdżamy na poziom minus 2 do przystanku tramwajowego, który będzie właśnie znajdować przy peronie 9. Natomiast to jest daleka przyszłość i na razie jeszcze się ona nie wydarzy. Ciekawostka jest też taka, że tutaj te schody, które w tym miejscu się znajdują, obok tych wyświetlaczy tutaj, po prawej stronie mają zamknięte zejście, które będzie w przyszłości również prowadzić właśnie na poziom przystanku tramwajowego poniżej, bo my aktualnie znajdujemy się w przejściu podziemnym na poziomie minus 1. Natomiast pod nami jest oczywiście już całkowicie gotowa przestrzeń na w przyszłości wybudowanie tam tunelu tramwajowego. W sensie tunel tramwajowy tam jest, tylko po prostu jeszcze jest bez całej infrastruktury tramwajowej. Bez torów, bez sieci trakcyjnej, bez przystanków, bez schodów ruchomych, właściwie bez niczego. Tam jest tylko łącznie pustka technologiczna. Tymczasem my nad tą pustką już tutaj po skosie i po pochylni znowu trochę do góry dochodzimy do rozgałęzienia. Tu w prawo się skręca, żeby dotrzeć na peron 9 aktualnie. Dalej mamy wyświetlacz i schody ruchome na peron 9, które cały czas jeszcze nie zostały uruchomione, tam jeszcze są realizowane ostatnie fazy testów, zanim PKP PLK stwierdzi, że faktycznie już warto je uruchomić. Mamy też oczywiście schody od tej strony, windę, która w tym miejscu już działa i funkcjonuje od
Prymacy tysiąclecia w tym miejscu, więc można sobie na spokojnie dotrzeć. No i tutaj mamy też oczywiście informacje pasażerskie już całkowicie dostępne, pomijając dojście do hali dworcowej, czy też oczywiście do samego dworca autobusowego. Dalej przemieszczając się tutaj, widzimy oczywiście, że już są drogi prowadzące dla osób niewidomych wtedy zrealizowane. Jest wyjście w kierunku ulicy Kolejowej, gdzie jest też inny plac budowy. No i tutaj dochodzimy, po prawej stronie są schody na peron, a po lewej stronie jest winda, więc aktualnie peron 9 jest już w pełni dostępny windowo. No i to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film w telegraficznym skrócie z Warszawy Zachodniej wam się podobał, to zostawcie łapę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam was do zostania patronami Awizonosza. No i pełen film z Warszawy Zachodniej pojawi się za około 2 tygodnie, gdzie zobaczycie całą część podziemną, całą część nadziemną, wszystkie ujęcia z drona i tak dalej w ramach setnego odcinka z warszawskiej siedlicy 2050. Tymczasem do zobaczenia już niedługo i na bawi do Wilanowa. Cześć!